Reżyser Krzysztof Szmagier kończy pracę nad filmem dokumentalnym o życiu i działalności generała Władysława Sikorskiego. Wkrótce uroczyście obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin tego wybitnego polityka i męża stanu. Skromny dom wiejskiego nauczyciela, w którym urodził się Sikorski. Skrupulatnie zgromadzone zdjęcia z jego lat dziecinnych i młodzieńczych, początków studiów i kariery wojskowej. Pierwsze zdjęcie z córką Zosią. Zginie wraz z ojcem w katastrofie gibraltarskiej. Poza krajowymi archiwami Krzysztof Szmagier przebadał zbiory emigracyjne i angielskie, odkrywając szereg niepublikowanych dotychczas zdjęć. Wśród nich podpisanie pierwszej umowy polsko-brytyjskiej, którą ze strony angielskiej podpisali Churchill i Halifax. Historyczne spotkanie na Kremlu pod koniec 1941 roku. Od chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej trwały niełatwe starania o wznowienie i normalizację stosunków polsko-radzieckich. I oto dochodzi do podpisania przez szefa polskiego rządu emigracyjnego i Stalina umowy, której istotną częścią jest utworzenie w ZSRR Wojska Polskiego pod dowództwem generała Andersa. Generał Sikorski zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Newark, 20 km od Londynu. Sprowadzenie prochów generała do kraju będzie kulminacyjnym punktem obchodów stulecia jego urodzin. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku zasłynęła ze swych bizonów. Kombajn oryginalnej polskiej konstrukcji ostał się nawet podczas mody na obce licencje, ale dzisiaj ustępuje placu przetrząsarko z grabiarką. Konstruktorzy pracują nad budową prostych maszyn rolniczych, by wykorzystać moce produkcyjne zakładu. Na te maszyny jest ogromne zapotrzebowanie, zwłaszcza po zatwierdzeniu trwałego bytu rolnictwa indywidualnego. I pod tym względem fabryka płocka ma swoje tradycje. Produkowała wozy konne, kosiarki i żniwiarki, zanim nadeszła era kombajnów. Pracuje się również nad odchudzeniem bizona, nad stworzeniem kombajnu prostszego i tańszego. Obecny kosztuje około 1 000 000 zł. Na chudszego bizona będzie zapewne więcej amatorów. Ale wciąż pozostaje problem wykorzystania olbrzymich nakładów włożonych w budowę naprawdę dobrej i nowoczesnej fabryki. Niewykończona hala, na zakup dodatkowych maszyn brak kredytów. Te już zainstalowane też nie mogą w pełni być wykorzystane, bo do każdego kombajnu potrzebne są importowane części. A więc nawet dobre, ale za duże fabryki mają swoje kłopoty. Traktorów wciąż polskiej wsi potrzeba, wciąż ich za mało. Jakże często oglądamy obrazy orki, jak z czasów Chełmońskiego. A w tym samym czasie traktory są, tyle że czasami zamknięte na kłódkę i nie zawsze wykorzystywane w zgodzie z pierwotnym przeznaczeniem. Używa się ich do najróżniejszych celów. Do uruchomienia zapłonu w autobusie, do usług świadczonych przedsiębiorstwom budowlanym, do transportu cementu i żwiru. Zaangażowane są tu często na stałe ciągniki ze spółdzielni kółek rolniczych. Nie ma to jako żywo żadnego związku z ich zadaniami, poza jednym względem. Bardziej opłaca się rozliczenie z budownictwem lub innymi instytucjami niż praca w polu. Odpowiednie wykorzystanie traktorów to wielki problem. Trzeba zrobić wszystko, by rolnik w Polsce mógł naprawdę korzystać z ich usług, a nie tylko z poczciwej, niezawodnej końskiej siły roboczej. Na holenderskim lotnisku Schiphol światowa wystawa fotografii. Ściśle mówiąc, fotografii i reportażu prasowego, który wciąż toczy boje o równouprawnienie z fotografiką, czyli artystyczną szkołą fotografii.
migawki z codziennego życia, czasem obserwacje niecodziennych scen. Sprawozdania sportowe. Reportaż z uroczystości zaprzysiężenia królowej Beatrix. W tym samym uroczystym dniu odbyły się liczne demonstracje. Fotoreporterzy byli na miejscu. Zanotowali przebieg zamieszek i starć tłumu z policją. Odznakę srebrnej kamery otrzymał cykl zatytułowany Obrażona władza. Nasz maluch nie jest najmniejszym samochodem świata. Proszę spojrzeć na te pojazdy zademonstrowane na ostatnim salonie samochodowym w Amsterdamie. Są oczywiście i eksponaty bardziej okazałe. Sportowe i dyplomatyczne, młodzieżowe i artystyczne, od Ferrari po Rolls-Royce'a. Szczególne zainteresowanie na tegorocznej wystawie budził samochód z pozoru niepozorny. Wygląda powszednio, ale w silniku kryje się cała rewelacyjna tajemnica. Ten samochód jeździ nie na benzynie, a na alkoholu. Tankuje nie na stacji, a w najbliższym sklepie delikatesowym. Bezbłędnie funkcjonuje na czystym spirytusie. Wykazuje natomiast pewne zaburzenia po koniaku. Lub nazywa się Herkules, ale ćwiczą w nim także dziewczęta. Różnica polega na tym, że dziewczyny pragną zachować smukłą linię, a panowie odwrotnie, jak najbardziej rozwinąć różnie umieszczone mięśnie. W warszawskim klubie kulturystów przygotowują się do finałowego występu zwycięzcy eliminacji. Tylko dla laików wygląda to humorystycznie. Fachowcy odnotowują uważnie mięśnie klatki piersiowej, grzbietu, obręczy barkowej, brzucha, nóg, bicepsy i tricepsy. Oto zwycięzca konkursu, Herkules 81, w asyście smukłych koleżanek z klubu.